Trudna sytuacja zdarzająca się bardzo często w życiu, a mianowicie kończysz długotrwałe zwolnienie lekarskie, ale ZUS odrzucił wniosek o świadczenie rehabilitacyjne i na dokładkę lekarz medycyny pracy nie dopuszcza cię do roboty na badaniu kontrolnym. Zapytanie mojego widza: śledzę pana bloga na YouTubie odnośnie zwolnień lekarskich i mam takie pytanie, co zrobić, kiedy po przechorowaniu 182 dni składam wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Nie otrzymuję tego zasiłku, ale lekarz prowadzący nie chce wystawić zdolności do pracy. Choroba nadal trwa, i nie nastąpiło tak zwane cudowne ozdrowienie. Z góry dziękuję za odpowiedź. I y, uczciwie powiem sytuacja jest wyjątkowo patowa, miałem parę takich w życiu, nie za bardzo wiadomo co robić. Y, no i musisz podjąć decyzję po prostu czy chcesz wrócić do pracy. Czy nie, czy Twoje zdrowie na to pozwala, czy nie pozwala. Jeżeli nie pozwala, to sensownym jest tutaj odwołanie się od decyzji ZUS-u i dalej staranie się o zasiłek rehabilitacyjny w kolejnej instancji, być może nawet i w sądzie pracy. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na powrót do pracy, to albo odwołujesz się od orzeczenia lekarza medycyny pracy. na jeżeli to odwołanie mimo wszystko przyniesie wynik negatywny, to pozostaje zmiana pracy lub po prostu rezygnacja z pracy w ogóle. No niestety wtedy nie ma żadnych świadczeń pieniężnych. Decyzję o zmianie pracy możesz też podjąć bez żadnego odwołania od orzeczenia lekarza medycyny pracy no, sensownym też może być poszukanie jakiejś mniej obciążającej Twoje zdrowie roboty lub jakiejkolwiek pracy, do której ktokolwiek cię dopuści. Także mówię, nie wiem co tutaj mam poradzić. Każdy przypadek jest inny. Z reguły ZUS za bardzo płacić nie chce. Ta rehabilitacja jest dosyć taka teoretyczna. No, i tyle bym y, mógł powiedzieć. Y, natomiast y, może być czasami taka sytuacja, że tak naprawdę nadajesz się na rentę. Y, czy po prostu stan zdrowia już Ci uniemożliwia kompletnie powrót do pracy, to być może takie staranie się o świadczenie rentowe y, ma również sens. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia, jeżeli miałeś jakąś taką podobną sytuację, że kończysz zwolnienie lekarskie i nikt cię nie chce, prawda? Ani zus nie chce ci dać grosza, ani lekarz medycyny pracy dopuścić do pracy. Napisz to w komentarzu do tego wideo, jak to się rozwiązało. No i jak twoja sprawa się zakończyła.